Kondycja polskiej prawicy po wyborach parlamentarnych. Pod takim hasłem odbyła się w Toruniu konferencja prasowa z udziałem Pawła Kowala, prezesa partii Polska jest najważniejsza, Iwony Michałek, Wojciecha Mojzesowicza, Andrzeja Walkowiaka oraz członków i sympatyków PJN z Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencja odbyła się w restauracji Pałacyk w Toruniu przy ulicy Czerwona Droga 8. Gość konferencji, Paweł Kowal, prezes PJN-u, przedstawił plany partii na najbliższy czas, skomentował aktualną sytuację na polskiej prawicy oraz sytuację międzynarodową, nawiązując do ostatnich wydarzeń mających miejsce w Brukseli w ramach polskiej prezydencji. Na spotkaniu Paweł Kowal odpowiadał także na pytania członków, którzy przybyli na zebranie. Była to kolejna wizyta lidera PJN-u po wyborach w ramach wizytacji w regionalnych strukturach tej partii. Z jakimi słowami przyjeżdża Pan tutaj do działaczy w Kujawsko-Pomorskim? Co Pan chce im powiedzieć po tym, co się wydarzyło podczas wyborów? A co się takiego wydarzyło podczas wyborów? No, nie mamy. Nie weszliśmy do Sejmu. Właśnie partii w Sejmie. Nie weszliśmy do Sejmu, ale myślę, że to moje doświadczenie, a objeżdżam ostatnio, to jest kolejny region, w którym jestem w ostatnich dniach, bo byłem w Białymstoku, Krakowie, Lublinie. I doświadczenie jest takie, że ci, którzy chcieli tworzyć coś nowego, to mają poczucie, że no to jest jakiś początek drogi, że trzeba tego tak naprawdę spróbować, że ta weryfikacja w ciągu 4 miesięcy kampanii wyborczej to nie był czas, kiedy mogli jakby wszystko w polityce powiedzieć, kiedy musieli się skoncentrować na kampanii wyborczej. Także ja myślę, że nie jest potrzebna specjalna otucha, tylko jest potrzebny pomysły na działania na przyszłość i my raczej o tym rozmawiamy. Więc oczywiście dla posłów fakt, że nie weszli do parlamentu był po prostu no przykry, bo to jest jakaś zmiana. Natomiast ci, którzy zapisywali się do PJN-u w czerwcu, czy w maju, czy teraz się zapisują, to nie są raczej osoby, które sądziły, że w ciągu 3 miesięcy staną się posłami. To są osoby, które poświęcają swój dodatkowy czas, to są osoby, które rozumieją, że polityka no, to jest służba sprawom publicznym w tym czasie dodatkowym, który mogą ofiarować, oprócz swojej pracy zawodowej. Więc rozmawiamy głównie o przyszłości, mówimy o tym, z jakimi organizacjami będziemy współpracować. Rozmawiamy o przyszłości, mówimy o tym, jaki będziemy tworzyć program. Najbliższe 3 miesiące to są zjazdy regionalne. Potem kilka propozycji, inicjatyw ustawodawczych naszych związanych z tym programem, na który głosowali Polacy. Najważniejsze jest, myślę, powiedzieć tym wszystkim, którzy oddali głos na PJN, że to nie był głos zmarnowany i że prawica w Polsce ma szansę, że prawica w Polsce może być oparta o zdrowy rozsądek, szacunek dla wartości, walkę o niższe podatki, walkę o prawa rodziny. Ale prawica dzieli się coraz bardziej. Być może trzeba dzisiaj popatrzeć na to, jak wygląda prawica we Włoszech, jak wygląda prawica w Hiszpanii, jak wygląda prawica w Stanach Zjednoczonych. Nigdzie to nie jest jedna wielka partia. Wszędzie to są różne nurty, wokół których organizują się poszczególne środowiska, osoby, a potem trzeba pomyśleć o tym, żeby dobrze się przygotować do wyborów i żeby do wyborów przedstawić wspólną listę, ponieważ ta różnorodność jest charakterystyczna dla prawicy w całej Europie i to nie powinno nikogo gorszyć. Raczej dziwne jest, jeśli ktoś sobie wyobraża prawicę jako jedną partię z jednym wodzem i z jedną listą. Mamy to zweryfikowane przez Jarosława Kaczyńskiego, nie udało się. Dlatego, że ludzie nie chcą w ten sposób. Prawica powinna powstawać przez dodawanie. Każdy przynosi to coś swojego. Powiedzmy, dla nas ważne są sprawy rodzinne, dla nas ważne są niskie podatki, dla nas ważne jest nowoczesne rolnictwo. To są rzeczy, które my możemy włożyć. Ktoś inny, na przykład, nie wiem, Zbyszek Ziobro, może na tej wspólnej tacy położyć te rzeczy, które są związane z prawem karnym, z zaostrzeniem prawa karnego, z tymi rzeczami, które interesują jego środowisko. I dopiero w ten sposób powstaje jakiś wachlarz organizacji partii prawicowych, które mają szansę na zwycięstwo. I takie jest doświadczenie i węgierskie, i hiszpańskie, i włoskie. Myślenie o prawicy w kategoriach jednej partii to jest anachronizm. Zagrożenia dla polskiej prawicy dziś? Zagrożenie dla polskiej prawicy dziś, jeżeli nie przedstawi swojego programu europejskiego. Dlatego, że to, co się dzieje tak bardzo dziś, to, co się dzieje w ostatnich dniach, mnie na przykład bardzo niepokoi, dlatego że może powstać wrażenie, że w Polsce jest tylko jeden program polityczny, jeśli chodzi o Europę, czyli program federacyjny Radosława Sikorskiego. Więc apelowałbym apeluję już od kilku dni do środowisk prawicowych, zamiast organizować manifestacje 13 grudnia, które do niczego nie pasują i są raczej szkodnictwem politycznym, pomyślcie o tym, co my, ludzie, dla których ważne są wartości republikańskie, dla których ważna jest przedsiębiorczość, mamy do zaproponowania dzisiaj w tej dyskusji o Europie.
Więc największą tragedią będzie, jeśli prawica zostanie na tym wirażu historii Unii Europejskiej wyrzucona poza nawias, czy wyrzucona poza ten główny trakt, w którym trzeba brać udział, dyskutować, niekoniecznie ze wszystkim się zgadzać. Jarosław Kaczyński jest takim zagrożeniem? Jak pan to postrzega? Odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na tezy Radosława Sikorskiego jest głęboko rozczarowująca i pokazuje, że w tym pociągu Prawa i Sprawiedliwości jest oczywiście bardzo wielu wyborców, ale kierownicy tego pociągu naprawdę jadą na manowce. Ten marsz 13 grudnia, o którym pan wspomniał, w obronie polskości, jak to Jarosław Kaczyński mówi, po słowach Radosława Sikorskiego jest niewłaściwy. Do czego prowadzić może? Skrytykował pan, tak, przed chwilą? Ja jestem całkowicie przeciwny tej inicjatywie, dlatego że 13 grudnia to jest moment, kiedy wspominamy ofiary stanu wojennego. Tak było przez bardzo wiele lat. Sam uczestniczyłem często w różnych podobnych inicjatywach. Brałem udział w różnych demonstracjach, natomiast no, chyba każdy bez trudu większego dostrzeże różnicę między generałem Jaruzelskim a ministrem Sikorskim, stanem wojennym a Unią Europejską. Jest to mieszanie ludziom w głowie, jest to sprawianie wrażenia, że Unia Europejska, nie wiem, w czymś przypomina Polską Rzeczpospolitą Ludową albo Związek Radziecki. Ja nie do końca potrafię to zinterpretować. Jedno wiem, że to powoduje zamieszanie i że to kompromituje prawicę jako poważnego gracza na scenie politycznej europejskiej. Polska prawica, polscy wyborcy prawicowi to jest duża część też europejskiej opinii publicznej i oni powinni przez swoje partie wypowiadać się na poważnie, pokazywać, że mają coś do powiedzenia. Polityka urządzania zamiast dyskusji, polityka urządzania marszów i demonstracji przeciwko ministrowi spraw zagranicznych doprowadzi do tego, że powstanie wrażenie, że jedynym poważnym człowiekiem, który ma coś do powiedzenia w sprawach europejskich, jest właśnie minister Sikorski. Te słowa były niewłaściwe, tak? Mimo wszystko. Znaczy ja w ogóle nie rozumiem tej akcji. Ja uważam, że od tygodnia powinny środowiska prawicowe kontaktować się, przygotowywać inny plan, pokazywać, że droga federacyjna jednoczenia się Europy to nie jest jedyna sensowna droga, pokazywać, że ujednolicenie zarządzania gospodarczego w Europie może na przykład osłabić konkurencję, konkurencyjność Polski wewnątrz Unii Europejskiej. Powinny powstawać wyliczenia pokazujące, że wspólne podatki w Unii Europejskiej mogą zagrozić konkurencyjności Polski, dlatego że Polska nie jest jeszcze do tego przygotowana. Niskie podatki są jednym z atutów, które decydują o tym, że inwestorzy wybierają Polskę. Powinniśmy się odnosić do konkretu, a nie krzyczeć o tym, że Polska jest przyłączana do Niemiec, nie opowiadać o polskiej partii pruskiej, bo to po prostu nie ma żadnego sensu i nas ośmiesza, a przede wszystkim powoduje, że no, ci wyborcy, którzy liczyli, że ktoś będzie ich zdrowy rozsądek reprezentował, zawodzą się, widząc, że to wszystko idzie w kierunku no, jakiegoś szaleństwa. Zamierzacie państwo współpracować z Solidarną Polską? A myślę, że będziemy współpracowali z wieloma organizacjami na prawicy. Jest dla mnie oczywiste, że jeżeli mamy wygrywać wybory, to prawica musi być różnobarwna, musi polegać na tym, że listy wyborcze są tworzone przez różne organizacje wspólnie. Także na pewno Solidarna Polska jest tą partią, z którą, czy tym środowiskiem, z którym nam będzie blisko, jeśli chodzi o tworzenie tej wielobarwnej prawicy. Ale myślę, że dzisiaj jest ten czas, jest długo do wyborów. Nie było tak jeszcze w III Rzeczpospolitej, żeby tak długo było do wyborów. Dajmy czas działaczom, aktywistom, tym, którzy chcą tworzyć politykę, żeby te środowiska znalazły swoją tożsamość, współdziałały także wewnątrz. Nie ma tu żadnego pośpiechu. Proszę zobaczyć, przyjeżdżają ludzie, chcą rozmawiać, chcą tworzyć jakieś projekty. Myślę, że to jest takie najlepsze świadectwo, że na prawicy jest potrzeba też takiego ruchu intelektualnego, ruchu koncepcyjnego, a nie tylko od wyborów do wyborów. I te najbliższe 2,5 roku, myślę, że z tego czasu, przynajmniej 1,5 roku, trzeba wykorzystać na taką konsolidację środowisk wokół pewnych idei, spraw i tak dalej, i tak dalej. Wspólna lista jest możliwa? No inaczej nie wygramy. Myślę, że nie można wygrać wyborów w Polsce na prawicy, jeśli ta organizacja już do wyborów nie będzie polegała na tym, że idzie jedna czy dwie listy. To jest też doświadczenie europejskie. Tu nie ma co liczyć na to, że rozdrobnienie nam pomoże, ale to zjednoczenie nie powinno polegać na takiej urawniłowce pod tytułem, że tworzymy jedną partię. Dlatego, że ludzie po prostu mają inne poglądy i skupiają się na innych sprawach. I doświadczenie, jeszcze raz powtarzam, wszystkich dużych prawic europejskich polega na tym, że to uszanowano, że zbudowano na tej różnorodności, zgodzie na to, że ktoś, jakiś lider prowadzi ten ruch do wyborów, i to dawało dobry efekt. Jeszcze do tego pierwszego pytania, mówi pan, że będziecie rozmawiać o planach, więc jakie są plany PJN najbliższe? Na co pan się stawia, żeby... Przede wszystkim konsolidacja wewnętrzna, taka organizacyjna. Jesteśmy tutaj w gronie
wszyscy się znają, więc nie przedstawiałem. Pani Iwona Michałek, Andrzej Walkowiak, wiceszef naszej partii, Wojciech Mojzesowicz, gronie osób, które w województwie kujawsko-pomorskim odpowiadają za taką, powiedzmy, konsolidację organizacji, konsolidację struktur. Najbliższe 3 miesiące to jest, czy po świętach zaczynamy zjazdy regionalne, tak żeby wyłonić już w całości władzę we wszystkich regionach. Potem przygotowanie 2-3 projektów obywatelskich ustaw. Będziemy dzisiaj między innymi o tym rozmawiać. To tu nie będzie zaskoczeń, to będą rzeczy z naszego programu wprost wyjęte. Będziemy chcieli przypominać i Platformie Obywatelskiej, i Prawo i Sprawiedliwości, co obiecali w kampanii wyborczej, szczególnie z tych naszych obszarów, czyli polityka rodzinna, sprawy podatkowe, kwestie ekonomiczne, sprawniejsze państwo. Szukamy tych kilku pomysłów, właśnie o tym dyskutujemy. Będziemy organizowali akcje nacisku na te partie, które są w parlamencie, żeby im przypomnieć, że w trakcie kampanii wyborczej, można powiedzieć, zabierały nam te pomysły, więc byśmy teraz oczekiwali, żeby je zrealizowały. No, ale jakiś taki przykład konkretny może pan podać odnośnie podatków czy oświatowych? Pamiętacie państwo nasz program? To będą kwestie związane z oświatą prawdopodobnie, lub to będą kwestie związane z podatkami, lub jakimiś konkretnymi regulacjami dotyczącymi polityki rodzinnej. Właśnie o tym rozmawiamy, także nie chcę uprzedzać, które z nich wybierzemy, ale tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia. To będą główne nasze elementy programu. Większy dostęp do oświaty, tak żeby... No wiem, że co było w kampanii, jakby mu pan przewodniczący przypomniał. Nie, to są nasze, to jest ten program, o którym mówię, prawda, że i racjonalna szkoła, i problem z gimnazjum, i 400 zł dla rodziny, i sprzyjający rodzinie system podatkowy, i problem powiatów. Dyskutujemy o tym, jakie zająć stanowisko w sprawie powiatów. Myślę, że przeważa w tej chwili stanowisko, żeby jednak opowiedzieć się za likwidacją powiatów. Nikt, tu nie będzie żadnych zaskoczeń. Jeżeli nie chcę odpowiedzieć, to tylko nie jestem w stanie powiedzieć, które z tych tematów pójdą na pierwszy ogień. Aha, ale sposób urzeczywistnienia tych inicjatyw ustawodawczych tylko przez przypominanie tym partiom, które są w Sejmie. No nie, mamy możliwość inicjatywa obywatelska, przygotowywanie projektów i namawianie tych partii, żeby się nimi zajmowały, ale myślę, że dla nas tą drogą jest inicjatywa obywatelska. Zbieranie podpisów. Bardzo to lubimy. Kiedy będziecie rozpoczynać zbieranie? No jak będzie cieplej. Tak. Pani Wono, to jeszcze Panią poprosimy. No bo na tak. Pani Wono, jak będzie się Pani starała teraz i pomysł na utrzymanie struktur partyjnych tutaj w regionie? No, to spotkanie dzisiejsze, czy Pani jakoś pomoże? No, myślę, że to znaczy tak, to tylko potwierdzi. To spotkanie dzisiaj tylko potwierdzi chęć wielu osób do dalszego działania. Takie sygnały mam, bo ja mam z tymi osobami kontakt bezpośredni, prawie że codzienny. I jest taka chęć, jest taka wola. Nie zmniejszyła się absolutnie liczebność chętnych, a wręcz przeciwnie, mam takie sygnały, że może teraz właśnie warto pójść dłuższą drogą, właśnie pomyśleć o jakichś projektach konkretnych. To, co powiedział też pan przewodniczący, może bardziej intelektualnie się w to zaangażować. I myślę, że to dzisiejsze spotkanie, frekwencja jaka jest, czyli duża, świadczy tylko o tym, że jest nadal taka wola i ja będę po prostu tych ludzi wokół siebie organizować. Podsumowując jeszcze to, co zostało powiedziane przed chwilą, czyli inicjatywy obywatelskie, gdyby pani mogła to tak zrekapitulować jeszcze. Będziemy podejmować inicjatywy obywatelskie. Państwo wiecie, byliśmy skuteczni, jeśli chodzi o podpisy w naszym województwie, w moim okręgu wyborczym. Byliśmy skuteczni i tak mamy zamiar też być skuteczni, jeżeli się będziemy zbierać podpisy pod jakąś już wykrystalizowaną inicjatywą. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, więc po to pan przewodniczący przyjechał, żebyśmy tutaj na ten temat rozmawiali. I państwu obiecuję, że o wszystkich moich inicjatywach tutaj naszych wspólnych będziecie państwo informowani. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Czy proszę państwa, jest teraz taki czas, kiedy postanowiłem pojechać do wszystkich województw i zobaczyć, w jakim stanie jest nasza organizacja, jakie są plany, jakie są propozycje na przyszłość, przedstawić też nasz plan działań. Co tydzień spotykamy się w gronie, co tydzień, co 2 tygodnie, najrzadziej spotykamy się w gronie zarządu w Warszawie. Uczestniczy w tym Wojciech Mojzesowicz. Rozmawiamy o tym, jak zorganizować we wszystkich regionach na początku roku zjazdy regionalne. Rozmawiamy o tym, jak przygotować się do akcji naszych promocji naszego programu poprzez inicjatywy obywatelskie. Myślę, że to będzie czas już, kiedy będzie trochę cieplej faktycznie, czyli może od marca, kwietnia zaczniemy.
przedstawiać propozycje naszych inicjatyw obywatelskich, tak by pokazać tym, którzy na nas zagłosowali, że my jesteśmy wierni temu programowi, że jeżeli ktoś oddał na nas głos, to nie był zmarnowany głos. Spotykam bardzo wielu ludzi, spotykam ludzi, którzy mówią, trzymajcie się, pokażcie, że może być też taki rodzaj prawicy. Utożsamiamy się z prawicą, ale jesteśmy za Europą, jesteśmy za sensowną rozmową o przyszłości Polski w Unii Europejskiej, jesteśmy za wolnym rynkiem. Chcemy, żeby była w Polsce chociaż jedna partia, która mówi wolny rynek, która stawia te sprawy jako najważniejsze. Chcemy, żeby była w Polsce partia, która jak powiedziała, że zajmuje się polityką rodzinną, to nie zajmowała się nią tylko w trakcie kampanii wyborczej, ale teraz będzie przedkładała jakieś konkretne propozycje. Oprócz tych działań partyjnych, o których myślę jeszcze sporo sobie powiemy we własnym gronie, druga linia to jest przygotowanie programowe. To jest zawsze łatwiej robić w takiej formule pozapartyjnej, stąd ja uruchomię fundację do współpracy, w której zaproszę wszystkich tych, którzy są zainteresowani takimi działaniami bardziej merytorycznymi, programowymi. Myślę, że jedną z najważniejszych spraw dzisiaj, która troszeczkę nas zaskakuje, ale która pozwala nam pokazać, że w Polsce jest też inny rodzaj prawicy, to jest to, co się dzieje wokół dyskusji o sytuacji w Unii Europejskiej. Myślę, że nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby jedynym głosem na temat przyszłości Unii Europejskiej, jaki płynie z Polski, był głos Radosława Sikorskiego. Myślę, że nie jesteśmy zwolennikami aż tak daleko posuniętej federalizacji Unii Europejskiej, ale właśnie na nas chyba spoczywa teraz obowiązek, żeby pokazać, że polska prawica ma swoje pomysły, jest w stanie sensownie dyskutować z tym, co przedstawił Sikorski, co proponuje premier Tusk, i że nasze miejsce nie jest na demonstracji 13 grudnia przeciwko Sikorskiemu, że 13 grudnia będziemy wspominali ofiary stanu wojennego, ale jednocześnie podejmiemy wyzwanie. Dlatego 20 nie w formule partyjnej, po to, żeby umożliwić dyskusję także tym, którym będzie może zręczniej przyjść na takie spotkanie bardziej otwarte. Robimy prawdopodobnie z jedną z organizacji dziennikarskich debatę różnych ekspertów i środowisk prawicowych, centrów prawicowych na temat naszej odpowiedzi na propozycję Radosława Sikorskiego. I jak mnie pytają, czy państwo dziennikarze pytali, czym się różnimy, to myślę, że jednym z tych wyróżników naszych od innych środowisk na prawicy będzie też nasz stosunek do Europy. Nasz stosunek do Europy, który będzie krytyczny, który będzie realistyczny, ale będzie starał się tworzyć jakieś propozycje dla pozycji Polski w Europie, tworzyć jakieś konkretne propozycje wtedy, kiedy Unia Europejska się reformuje. Także dzisiaj, myślę, zaczyna się dyskusja o tym traktacie. Wielu ekspertów, także w naszym kręgu, ma w tej sprawie dużo do powiedzenia. Będziemy w tej kwestii występowali. Myślę, że jest to czas, żebyśmy się zastanowili, czy na pewno dla Polski dobrym rozwiązaniem jest przystępowanie od razu do negocjowania nowego traktatu. Mam co do tego wątpliwości. Czy nie powinno być tak, że powinno się Polakom powiedzieć dzisiaj, rozliczyć się z wykonania tego traktatu lizbońskiego? Tak dużo się o nim mówiło, tak wiele sobie po nim obiecywaliśmy. Jest dzisiaj pytanie, na ile on został wykonany, jakie wypływają z tego wnioski. Wydaje mi się, że rząd oczywiście ma formalną legitymację, żeby występować na arenie międzynarodowej z propozycjami nowego traktatu, ale widać wyraźnie, że jest pomijana opinia publiczna w Polsce, że pomijane są środowiska opozycyjne i tylko sam sposób zachowania Prawa i Sprawiedliwości no nie może być usprawiedliwieniem tego, że propozycje polskie są składane w taki sposób, że większość osób zainteresowanych jest w jakimś stopniu zaskoczona. Także chcielibyśmy poważnej debaty na temat traktatów, chcielibyśmy poważnej debaty na temat Unii Europejskiej i my jesteśmy organizacją, która w jakimś sensie zapewnia to rządowi, że my o tym będziemy poważnie rozmawiali, będziemy proponowali rozwiązania. Chcielibyśmy dyskutować, w jakim stopniu powinny być koordynowane kwestie gospodarcze w Unii Europejskiej, w jakim stopniu powinny być koordynowane kwestie podatkowe. To są poważne pytania. Od tych pytań zależy, czy polska gospodarka będzie konkurencyjna także w ramach Unii Europejskiej. Mówimy dzisiaj, że Unia musi być konkurencyjna w skali świata, ale wiemy przecież, że większość ekspertyz, większość specjalistów mówi, że źródłem dzisiejszej słabości Unii Europejskiej jest także właśnie to, że obniżono jej konkurencyjność poprzez nadmiar różnych regulacji, poprzez zbyt wysokie podatki i obawiamy się, że próba wprzęgnięcia Polski do takiego systemu super wyregulowanego wewnątrz Unii Europejskiej
akurat dla naszego kraju nie musi się okazać pozytywna, może się okazać kłopotem, ponieważ może osłabić konkurencyjność polskiej gospodarki. Z drugiej jednak strony myślę, że ważnym elementem naszego podejścia powinno być popieranie rządu wtedy, kiedy on chce uczestniczyć w tych ważnych dyskusjach. Pamiętamy, nie wiem, to jak się skończyła dyskusja na temat sytuacji w Europie w Jałcie, pamiętamy 90. rok, kiedy dyskutowano o zjednoczeniu Niemiec. Wtedy najważniejsze było, żeby Polska była przy tych ważnych debatach, nawet wtedy, jeśli na koniec nie przystąpi. Czyli z tego punktu widzenia wystąpienie Sikorskiego było dobrym posunięciem, bo dzięki niemu Polska może dzisiaj uczestniczyć, nawet jeśli nie zdecydujemy się przystępować do jakiegoś nowego traktatu, czy do jakiejś formuły otwartego traktatu skierowanego tylko do tych, którzy chcą w ramach Unii Europejskiej. Ale prawda jest jedna, cokolwiek by się dzisiaj nie stało nowego politycznego na kontynencie europejskim, jedno możemy powiedzieć, w tym wypadku będzie dotyczyło Polski. I dlatego my nie możemy dzisiaj stać z boku, nie możemy się ograniczyć do demonstracji na ulicy, musimy powiedzieć tak, chcemy w tym uczestniczyć. I w tym zakresie rząd może liczyć na poparcie, myślę, bardzo wielu środowisk, które myślą na poważnie o tym, co w przyszłości. Na poważnie o tym, jaka ma być pozycja Polski w Unii Europejskiej w przyszłości. Dzisiaj nie mówimy tego z zewnątrz, tak jak parę lat temu, dzisiaj mówimy z wewnątrz i chcemy, żeby nasz głos był traktowany na poważnie i słyszalny. I dlatego ja myślę, że to jest też zdanie wielu osób. Mi się na przykład podoba, że w tym wystąpieniu Sikorskiego zostało jasno powiedziane, że odrzucamy rachunek za rozszerzenie. Nie przyjmujemy do wiadomości mówienia, że mamy coś mniej do powiedzenia w Unii Europejskiej, dlatego że że rozszerzenie Unii Europejskiej kosztowało na przykład Niemcy. To nie jest prawda. Mamy normalny tytuł, mamy prawo dyskutować o tym, co się dzieje dzisiaj w Unii Europejskiej. I kiedy Polska domaga się tego głosu, to myślę, że także polska prawica, bardzo duża część polskiej opinii publicznej ma prawo, ma wręcz obowiązek w tej dyskusji uczestniczyć, no bo na koniec się okaże, że jedynym głosem, który wypływa z Polski, to jest głos na rzecz takiej ścisłej federacji. My dzisiaj oceniamy rzeczywistość zgodnie z regułami zdrowego rozsądku. Rozglądamy się, pytamy sąsiadów, pytamy się nawzajem, wyczuwamy, że dzisiaj nie ma warunków na tworzenie federacji europejskiej. To nie jest ten czas, dlatego że ludzie tak tego po prostu nie odbierają. Nie ma czegoś takiego jak europejska opinia publiczna. Są opinie publiczne poszczególnych krajów i trzeba na to zwrócić uwagę. Ale tutaj też należy się poważna odpowiedź, a nie obietnica postawienia przed Trybunał Stanu ministra spraw zagranicznych tylko za to, że wystąpił przed jednym z think tanków w Berlinie. Także myślę, że o tym będziemy dzisiaj dyskutowali, o naszych sprawach organizacyjnych, o sprawach europejskich, o inicjatywach, jakie powinniśmy podjąć na wiosnę.